Cześć, jestem Dominik i Jezus mnie dotknął 4 lata temu gdzieś. Mieszkałem we Wrocławiu z moją dziewczyną i po prostu wynajmowaliśmy pokój i zajmowaliśmy się właściwie 4 lata imprezowaniem, ćpaniem. I któregoś razu dziadek tej mojej dziewczyny zaczął do nas przychodzić. I to był generalnie nudny człowiek, ale jak opowiadał o Jezusie, to w jakiś sposób chcieliśmy go słuchać. I to było takie dziwne w sumie. Po prostu któregoś razu poszliśmy do kościoła zielonoświątkowego. Ja czułem po prostu miłą atmosferę tam, tak? Podniosłem ręce, co było bardzo ciężkie. Wielbiłem Boga, ona zaczęła płakać, chciała uciekać z tego kościoła, ale tak naprawdę był dopiero jakiś taki początek tego, że ja zrozumiałem, że naprawdę jest żywy Bóg. Nie miałem z nim jakiejś takiej relacji i po prostu zacząłem chodzić do pracy, do której czasami mnie nie było tydzień czasu, zacząłem do niej chodzić, dostałem Pismo Święte od tego dziadka, z tego Pisma Świętego nic nie rozumiałem. No i jak opowiadałem, że chyba jest Bóg i tak dalej, to po prostu ten mój był strasznie dla mnie niemiły i powiedziałem, że po prostu zebrałem rzeczy i poszedłem. I powiedziałem, Panie Boże, co się dzieje? Teraz zacząłem chodzić do tej pracy, a nie wiem, jakoś mnie ten człowiek źle traktuje, nie? Otworzyłem Pismo Święte, no i tam było napisane, że Pan jest pasterzem Twoim, wszyscy to znamy, niczego Ci nie braknie, nad wody spokojnie prowadzi Cię. I widzicie co? I to się stało dosłownie. Bo ta nasza patologia polegała też na tym, że my byliśmy w takim odpowiednim miejscu, gdzie wszystko mieliśmy, co trzeba, nie? Do tego naszego bycia w tym upadku. I po prostu za 3 dni pojechaliśmy w góry w ogóle. Na Szczenicę pracować, świetne miejsce, rozumiecie? Więc Bóg realnie nas wyrwał najpierw z tego miejsca, no nie? Ale ja nie wiedziałem, że... Ja jakoś nie zbudowałem z nim relacji w ogóle takiej. Wiecie, że ja coś muszę, czy nie muszę. I po prostu gdzieś tam po roku ja po prostu wróciłem do jakiejś strasznej patologii. I powiem wam tak. I po prostu jakby jeździłem z tą grupą znajomych, a inaczej, jeszcze miałem taką sytuację, gdzieś tam po prostu Bóg mówił do mojego serca, ale jedną taką sytuację miałem dość grubą, że miałem jakąś sporą ilość pewnej substancji i złapała mnie policja, nie? I oni po prostu tam mnie sprawdzili i powiedzieli, tam był taki kosz, weź to wszystko tam powysypuj i podziękuj Bogu. I wiecie co? To mnie kurde tak przeszyło. Teraz wiem, że jestem błogosławiony, nie? W ogóle jestem Asher. Dostałem nowe imię. I no wtedy z taką grupą znajomych jeździliśmy jeszcze po Polsce, grając na instrumentach i ja już byłem w tak ciężkim, stanie od tych dragów. W ogóle z ludźmi zero kontaktu. Spałem w sumie w namiocie w sadzie. To nie było takie złe ogólnie, nie? Dwa miesiące, ale po prostu nie miałem relacji totalnie z ludźmi, nie? Po prostu poszedłem do kościoła zielonoświątkowego i akurat tam jakaś taka kusiła. Kobieta z Ameryki kusiła z Izajasza, tylko o tych suchych kościach, Dolina Kości. Skąd to jest? Ezechiel, słuchajcie, ona kusiła, że te kości, wiecie, wracają do życia. Ja zacząłem wracać wtedy do życia. Siedzieliśmy na dywanie, a Boża obecność była tak potężna. I widziałem wtedy, że Jezus po prostu przyszedł. Po prostu widziałem Jego postać. Przez chwilę my siedzieliśmy, a Boża atmosfera nas napełniała. I ja po prostu w jednej chwili przestałem brać narkotyki i robić wszystko. W sensie zero narkotyków, papierosów, alkoholu, niczego w jednej chwili. A wiecie dlaczego? Bo nie wiedziałem, że ktoś mnie tak niesamowicie kocha i to jeszcze było. Po prostu poprzez Jego miłość. No i w sumie wiecie, różne rzeczy się w sumie działy.
najważniejsza rzecz, no nie? Bóg najważniejsza, to była najważniejsza rzecz, no jakby on został szczony Duchem Świętym, wybił Boga na ulicy. Potem też popadłem w jakąś religię, trochę jakąś też inną patologię związaną z tym, że nie wykonywałem po prostu kroków, wiecie. Halleluja, halleluja, nie? I spotkania jakieś, halleluja. No to na co to wszystko, nie? Nie wiem, i po prostu... No i teraz wam powiem tak, no... zacząłem parę tygodni temu tutaj przyjeżdżać i no, odpalam się na nowo w ogóle, wiecie, nie wiem, w ogóle sfery. Ja się jeszcze coś tam boję, nie? Ale już wszystko widzę, w ogóle wszystko widzę daleko, ale się trochę boję. No, przeprowadzam się do Warszawy i wchodzę w swoje buty, no. Amen. Amen.